Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam fazę na nagrywanie filmików. W ostatnim czasie to już trzeci filmik. Będą one się buforować do tego internetu jeszcze długo. No ale mam nadzieję, że do października zdążymy. I że w październiku, w miesiącu różańcowym, dotrze do Ciebie ten filmik, link do tego filmiku. Dlaczego do października musimy zdążyć? Ponieważ październik jest miesiącem różańcowym, a różaniec jest streszczeniem Ewangelii. W poprzednim filmiku mówiłem o tym, jak powstawała Ewangelia. Posłużyłem się tutaj taką bajką, legendą, na faktach i mam nadzieję, że ten filmik już poznałeś i że wiesz mniej więcej, dlaczego Ewangelia jest jedna w czterech wersjach i dlaczego jest podobna i dlaczego się różnią od siebie te elementy i że to wcale nie znaczy, że ktoś nakłamał, tylko po prostu chodzi o cztery różne punkty widzenia. No ale co jeśli nie masz tyle zapału, żeby poznać Jezusa z Ewangelii, czytając bezpośrednio u tego źródła? Tu przychodzi nam z pomocą różaniec, który jest nabożeństwem. Może się wydawać nudny, trudny. Modlitwa różańcowa jest bardzo prosta, po prostu odmawiamy konkretne zdrowaśki, ale modlitwą jest trudną. No i dlatego trzeba najpierw zrozumieć, że jest to streszczenie Ewangelii, że to jest dobra nowina w 20 odsłonach, w 20 tajemnicach. Cały różaniec składa się z 20 tajemnic, w czterech częściach po 5 tajemnic. I tak jak mówił świętej pamięci ksiądz Krzysztof Grzywocz, w różańcu możemy odnaleźć swoje życie. W naszym życiu też są tajemnice, takie część taka życia radosna, pełna dobrych nowin, bez troski. Jest taka część światła, oświecona, jasna. Kolejna część naszego życia to są cierpienia, których nie unikniemy i które są pewnie trudne i nie lubimy cierpieć, ale to być może tylko 1/4 naszego życia. I czwarta część różańca, czwarta część naszego życia to też chwalebna, czyli część naszego zwycięstwa, naszej chwały, naszego odbierania nagrody za przezwyciężenie trudności i słabości. Więc jak ukryte jest życie Jezusa w tajemnicach różańca świętego? Przyjrzyjmy się, jak jest podzielony różaniec. Część pierwsza, radosna różańca świętego. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Pana Jezusa. Anioł przychodzi do Maryi i mówi: urodzisz Syna Bożego. Maryja idzie z tą wiadomością do swojej krewnej Elżbiety i to jest druga tajemnica radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Później Maryja w Betlejem rodzi Pana Jezusa i to jest trzecia tajemnica radosna, narodzenie Pana Jezusa w Betlejem. Po 40 dniach od narodzin, po oczyszczeniu takim, Jezus jako pierworodny został ofiarowany Panu Bogu w świątyni i to jest czwarta tajemnica radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Taki malutki Pan Jezus był zaniesiony do świątyni. I przez 12 lat grzecznie wychowywał się w Nazarecie, ale jak miał 12 lat, zgubił się w świątyni, kiedy poszli wszyscy Żydzi, szli na pielgrzymkę, rodzina z Nazaretu też była na tej pielgrzymce i Pan Jezus im się zagubił. Kiedy go odnaleźli, był w świątyni. I tajemnica piąta, radosna, to jest odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tu kończą się tajemnice radosne. Na 12 roku życia Pana Jezusa. Później długo nie wiemy do końca, co się działo. Mówi się tutaj, że to jest ukryte życie Pana Jezusa, aż do 30 roku życia Pana Jezusa, czyli do objawienia się nad Jordanem. Jan Chrzciciel chrzcił nad Jordanem, Pan Jezus przyszedł i od Jana Chrzciciela przyjął chrzest. I to jest pierwsza tajemnica światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
Tam Jezus objawił swoją chwałę, później uciekł trochę na pustynię, żeby popościć, żeby jeszcze pewne rzeczy przygotować się duchowo do działalności. Objawił się później swoim uczniom podczas cudu w Kani Galilejskiej. To jest druga tajemnica światła. Cud na weselu w Kani Galilejskiej. Pan Jezus przemienił wodę w wino i przemienił serca swoich uczniów, bo jak czytamy, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Wtedy nastaje trzecia tajemnica światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. I to jest najdłuższa tajemnica, jakby najwięcej w niej się ukrywa. Od tego momentu, kiedy Jezus objawił się swoim uczniom podczas cudu w Kanie Galilejskiej, uczniowie zaczęli za Nim chodzić, On nauczał, aż po objawienie się na Górze Tabor. I to jest czwarta tajemnica światła, przemienienie na Górze Tabor. Tam był Piotr, Jakub i Jan i oni zobaczyli, jak Jezus stanął przed nimi, lśniąc w białych szatach. Głos z nieba powiedział, to jest mój Syn umiłowany, który ma mu podobanie. Po tym wydarzeniu już kończy się działalność Jezusa na tej ziemi. Jezus przygotowuje swoich uczniów na swoje odejście i spożywa z nimi ostatnią wieczerzę. I na ostatniej wieczerzy ustanawia dwa sakramenty, kapłaństwo i Eucharystię. I ustanowienie Eucharystii to jest piąta tajemnica światła. Tu kończy się część światła, zaczynają się tajemnice bolesne. Zaraz po wieczerzy ostatniej Jezus z uczniami wychodzi do ogrodu oliwnego zwanego Getsemani albo Ogrójcem. I tam w Ogrójcu się modli. I to jest pierwsza tajemnica bolesna Różańca Świętego, czyli modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Po tej modlitwie Jezus jest pojmany i skazany na śmierć i ubiczowany. Biczowanie Pana Jezusa to jest druga tajemnica bolesna. Później Jezus jest cierniem ukoronowany, to jest trzecia tajemnica bolesna. Później Jezus dźwiga krzyż na Golgotę, to jest czwarta tajemnica bolesna. I piąta tajemnica bolesna to jest śmierć Pana Jezusa. Tu kończy się Jego cierpienie. Zaczęło się w Ogrójcu, skończyło się na krzyżu, gdzie Chrystus jako człowiek umarł. Kończy się część bolesnego Różańca Świętego, ale zaczyna się część chwały, bo Jezus jest człowiekiem i Bogiem i wygrał ze śmiercią i dnia trzeciego zmartwychwstał. Tu zaczynają się tajemnice chwalebne. Pierwsza tajemnica chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jeszcze po zmartwychwstaniu Pan Jezus przez 40 dni wyjaśniał uczniom wszystkie te wydarzenia, które widzieli, a których nie rozumieli i doszli do momentu po 40 dniach takiego wyjaśniania, douczania. Jezus na ich oczach wstąpił do nieba. Jeszcze 10 dni później, czyli 50 dni po zmartwychwstaniu, zesłał Ducha Świętego. Czyli tajemnica pierwsza, chwalebne zmartwychwstanie, 40 dni później tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa, tajemnica trzecia, chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Tajemnica czwarta, chwalebna, to w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny. Ona została zabrana do nieba. Na wschodzie, w kościołach prawosławnych obchodzi się to jako święto zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Niemniej jednak dogmat głosi, że Maria została z ciałem i duszą wzięta do nieba. I tajemnica piąta Różańca Świętego to ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Jak o tym pisze Jezus, Święty Jan w Apokalipsie, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie koronę z gwiazd 12. W ten oto sposób streściłem Ci życie Jezusa z Maryją. Cała Ewangelia w 20 wydarzeniach, aktach, epizodach, nieważne jak to nazwać, nazywamy to tajemnicami. Tajemnica, dlaczego tak się stało? No, najprościej powiedzieć, z miłości do Ciebie, bo Bóg chce
chciał przyjść dla Ciebie na świat, chciał Cię nauczać, chciał za Ciebie cierpieć i chciał dla Ciebie objawić swoją chwałę, abyś Ty mógł być wolny od grzechu, zbawiony i kiedyś zmartwychwstać. A wystarczy przyjąć Jezusa. Poznawaj Jezusa w różańcu, rozważaj te tajemnice. Nie myśl o klepaniu różańca, ale o tym, że w tych tajemnicach jest ukryta dobra nowina dla Ciebie. Niech Cię błogosławi Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pa, pa, pa.